jak podoba się wam na obozie w Bydgoszczy? Fajnie. Co robicie? Jak trenujecie tutaj? Jak się przygotowujecie? Gdzie jeździmy? Trasy. Jeździmy po lasku, tak? Po parku. Jak wam się jeździ na tych rowerach? Jak Fajnie. No ja lubię dużo na rowerze jeździć. Bardzo dużo. Rower to jest mój przyjaciel. No warunki na tutaj mamy bardzo fajne, ponieważ jeździmy do lasku tutaj w Bydgoszczy. Bardzo przyjemne miejsce i bardzo zazdroszczę Bydgoszczy tego miejsca. Grupa jest zorganizowana, jest przesympatyczna, bardzo zdyscyplinowana, że powiem zwolnić, to zwalniają. Także przygotowujemy się tutaj, uczymy się trochę techniki, poprawiamy technikę jazdy na rowerze i zwiększamy swoją wydolność. Kolarze! I jeszcze raz, wygramy. Wygramy! Trudny sport, rowerkarstwo? No powiem, że szczerze to mi wcześniej było trudniej się nauczyć. Bo mnie tak właściwie uczyła młodsza koleżanka ode mnie, ale później jak załapałam, no to musiałam sobie kupić rolki, bo to jest mój ulubiony, najulubieńszy sport. I długo jeździsz już? Tak, od 10 lat. Super, fajnie. A ma 16. To może pani trener powie, czego zawodnicy mogą się spodziewać na takim? Na pewno wspaniałe przeżycia i wielkie emocje. Powiedz, jak oceniasz ich poziom sportowy? Czego możemy się spodziewać w Abu Dhabi, jeżeli chodzi o medale? No właśnie, mam nadzieję, że wypadniemy jak najlepiej. Powiedzcie, po co jedziecie do Abu Dhabi? Żeby wygrać i przywieźć medale. Wszyscy? Tak. Abu Dhabi! 2019!